Siema, siema, jestem Riot Jeep, to jest koniecznik z naszej serii Podwórko Kolonisty, ze mną Krzysztof. Siemano. Siemano, siemano, witam też ludzi na czacie. Buongiorno ludy, witam, siema ty. Słuchajcie, wpadajcie na streamie od poniedziałku do piątku, tycha wiecie, 17.22 oczywiście streamy są, więc wpadajcie. My dzisiaj witamy was na odcinku zimowym, nietypowym, ponieważ odcinku zimowego nie było już parę sezonów, ale dzisiaj jest trochę coś ciekawego, bo będziemy sobie dawać kukurydzę z plandeki. Będziemy sobie sprzedawać nasze nowe rzeczy, czyli mąka, sery, Krzychu ogarnia palety z ogródka. No i ja jeszcze zajmę się nietypową sprawą, ponieważ dzisiaj pojadę oficjalnie już zakupić ziemię pod plac na cukrownię, bo tyle o niej gadamy, także plac na cukrownię się kupujemy ostatecznie. Przy okazji sprzedaliśmy rzepak, w listopadzie była dobra cena i za rzepak zarobiliśmy 100 tysięcy złotych, równiesieńko, bo pierwsza przyczepa za 52 tysiące, druga za 48 tysięcy z groszami malutkimi, więc tam 100 tysięcy z hakiem i no tak oto na naszym koncie, a raczej dzięki za followa. Tak oto na naszym koncie znajduje się 149 tysięcy złotych. Dzisiaj spodziewam się 300 tysięcy na pewno, na spokojnie. Więc myślę, że będzie spoko. No i zapłacimy, kupimy sobie plac i zapłacimy za za ten remont, nie? Przelejemy sobie tam kasę. Cześć Arczyk, witam serdecznie. Dobra, przy okazji tu przykryliśmy silos, bo w sumie poza miał być odkryty. Krzychu tu sobie trochę coś się pobiera z tego. Jak tam kurki, one w ogóle rosną? Patrz, jeszcze zaraz są pisklerami. Okej. No mają 4 miesiące dopiero, nie? No malutkie, malutkie. No niech sobie siedzą. Cieplutko tu, jak nie wiem, wygrzały. No, więc słuchajcie ludziska, nie ma co zwlekać. Ty Krzychu karmisz sobie krówki teraz, czy nie? Tak, dokończę karmienie krówek. Dobra, to Krzychu karmi krówki, ja się teraz, że tak powiem, przebiegnę na mleczarnię, bo tam już jestem załadowany z żółtym serem. Za chwilkę sobie go sprzedamy. Zobaczymy też, jaka fajna kasa nam przyjdzie w tym roku za te sery. Ona też, ta produkcja nie była odpalona przez jakiś czas. Niestety to dlatego, że po prostu mleka tam nie było. I żeśmy trochę tego mleka dowieźli tam. Więc może starczy na jakieś parę miesięcy tego mleka. No zobaczymy zresztą, nie? I palet w sumie mamy tyle. Co to wam więcej pokazywać? O, proszę bardzo, tyle mamy tego, tych serów, więc palet jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 palet mleka, czy mleka, z żółtego sera, nie? Także 15 tysięcy litrów. Ja sobie tylko tutaj szybko luknę, gdzie najlepsza cena jest na taki ser. Na targu chyba jest najlepsza. A, dobra, targ i tamten ziomek nasz, nie? Ten sąsiad, więc wszystko to samo. No my sobie tu oczywiście wyjeżdżamy już stąd. Pojedziemy sobie z tym serkiem. Ile tam w ogóle jest za ten ser? Za te 1000 litrów? 5000. Ty, to ja dobrze liczę, że będzie mi jakieś 30, 60? 60. Dobrze mówię? Czekaj. 15 razy 5. To 30, 60. 75 tysięcy, tak? Dobrze policzyłem chyba. Jeżeli tak, no to fajna kaska nam wpadnie. Ale dobrze, potrzebujemy kasy, bo jak na razie mamy kasy tylko na dwie rzeczy, które chcemy ogarnąć, a chcemy jeszcze jedną, w sensie ten budynek budować cały czas. Przy okazji też chcemy wymieniać też prasę na nową, gdzieś tam troszkę z obornikiem tym lepszą ogarnąć rzecz, czyli już wiecie, załatwić sobie sprawę z rozrzutnikiem oraz gnojowicą, nie? Żeby to wszystko było jasne. No i ciągnik, na wiosnę ma być nowy ciągnik, nie? Więc to też nas sporo pewnie będzie kosztował. Dobra, ja już wszystko odpinam i wjeżdżamy sobie tutaj, proszę państwa, na sprzedaż. No a musi 75 tysięcy, to będzie taka spoko cena, którą tutaj możemy złapać za to, na te serki. No ale zaraz zobaczymy. 85 tysięcy, ej, dobra. Tam jeszcze jakieś pewnie połówki były w tysiącach. To się przeliczyłem o 10 tysięcy. Na naszą korzyść oczywiście, więc bardzo fajnie. Krzychu, bo ty tam czekasz na mnie, aż ci podeślę landarę, nie? Tak. To już do ciebie jadę. Ciągnik pojemność 2400? Co znaczy 2400 pojemność ciągnika? Nie wiem, jaka to jest pojemność w tym ciągniku. Znaczy ten? Że chodzi o litry w silniku? No to takie czy mnie pytaj, nie? Trzeba jakieś wachury do tego, nie? O, ja tu się Krzychu zostawię. O, jak sobie palety wykłada. Wieża. Wieża, Eiffla. Dobra, już tu ustawię. Okej, okay, trzymaj. Dobra, więc Krzychu się tym bawi, a my sobie teraz jeszcze pojedziemy w jedno miejsce, bo pojedziemy sobie teraz z pszenicą ogólnie. Pojedziemy sobie z pszenicą, ale pszenicę damy sobie do naszej produkcji. W sensie to po prostu pokażę wam, jak wygląda teraz kondycja naszego młynu, który swoją drogą całkiem nieźle sobie radzi. O, tu jest silnik.
taka piosenka była? Nie mam pojęcia, co to jest. To jest taka piosenka? To... Tak. Ej, to czekaj, ty mi nie mówisz, a to się na jakimś idiotę wychodzę. Klasik. Zobaczysz po tym. Po odcineczku się zobaczysz. Dobra, po odcinku mi puścić tą nutkę, dobra? Co sprawdzę w takim razie. No, więc zasypiemy sobie tutaj trochę pszeniczki. Ja akurat chyba trochę specjalnie dużo nie mamy tutaj. No ile tego tu jest? No 16 tysięcy. No 16 ton jest, nie? Plus ten 3 to 19. No, przepraszam. Także taki odcinek trochę sprzedażowy, ale mówię wam, że to jest nie tylko sprzedaż, bo też dużo tej rzeczy dojdzie. I wam zaraz pokażę. Celowo teraz w ogóle nie spłacam tych 5 tysięcy, bo chcę wam pokazać, że jesteśmy naprawdę w stanie zrobić te 300 tysięcy na tym odcinku. Więc mieliśmy 150 i te 150 jakby odejmiemy sobie od tego bilansu, który mieliśmy na koncie. Bo ja myślę, że serio tu jest bardzo, bardzo dużo pieniędzy zgromadzonych, nie? I jeszcze jakby do tego doszedł miód, panie kochany, a miód po ile w ogóle teraz stoi? Jak już tak jesteśmy na tych rzeczach, to miód mamy chyba... No jest tak grudzień, nie jest źle w sumie, po 3000. Jakbyś kogoś skończył tam, to możesz mi ładować tam, nie? Spoko. No, i będzie git. Dobra. Ale by tu siadł New Holland stary serii Genesis, co ma podwójne skrętną, oś. Nie słyszałem o takim czymś, się nie wiedziałem chyba tego. Ale może byłby fajny, nie? No to kto wie, dobra. Więc no. Ło kurczę, czekajcie. Tu sobie pojedziemy tędy, żeby nie jeździć po tej planecie. I tak za chwilkę będziemy zbierać sobie to. No ja już sobie ogólnie tutaj przed odcinkiem odkryliśmy tą planekę z tej kukurydzy. Z tą kukurydzą, żebyśmy sobie fajnie mogli tutaj podziałać. Trochę dziwnie się gra, kiedy ma się myszkę i zabiega na głowie, bo tak trochę nie wiadomo co z myszką robić, nie? No dobra. Czy mi się da, że lekko się kamera skręca w bok? Chyba lekko tak, no ale dobra, mniejsza. No, więc to 18 ton, znaczy 16 ton, które tutaj mamy, wsypiemy sobie od razu tutaj do sprzedaż po prostu, znaczy na sprzedaż. Wsypiemy je do... Jak to się nazywa? Do młynu, tak, kurczę, już normalnie na mąkę. Ty, Krzysiek, powiedz mi, co tu się dzieje, że tutaj jest jeden pasek pszenicy rośnie na 39? No, a, mówiłem to był, przecież, że... Tak, to był wtedy, no. Kiedy tam serwer wydopiło i ty tam laga miałeś, no. I pojechałeś na prosto. No właśnie. Nic, a i tak to jest nieuprawiane, więc można będzie przeorać normalnie, no spokojnie. No. Dobra, my już tutaj zajrzamy do środka. Tu się wysypiemy. I wam wszystko już zaraz niech to się wysypuje, a wam teraz pokażę, jak to wygląda nasza sprawa z mąką. Zobaczcie, tyle mąki nam naprodukowało tego wszystkiego, więc palet trochę tego tu jest. O, tak z rodą wam pokażę. I gdzieś Krzychu to będzie sprzedawać, więc zobaczymy, jak tam będzie z sianem, ile zrobimy. Miejmy nadzieję, że jest to całkiem sporo. Dobra, mam już fulla. Wiesz co, tą resztę chyba, co tam mamy tej pszenicy, to może wsypię po prostu. Znaczy, zasypię sobie i sprzedam tutaj tego gościa, co? Spoko. Aż tam jakaś kaska wpadnie dodatkowo, a nie będzie, myślę, z nią też problemu, bo tam ile tego zostało na gostki u nas? Aha, 2600, to nawet nie wiem, czy jest sens to sprzedawać. Może bym jest no, nie, dla kurek, nie? Jęczmienia sprzedam teraz może, o. O, sorry za mikrofon. Bo jęczmień i tak na starcie na pewno na rok, bo te kulki jest bardzo powolutku, bo są dopiero malutkie. A jęczmień też jest w grudniu i też jest gdzie? Na WS Kolonie jest fajna cena. No, no to akurat tam z tego gościa pojedziemy sobie teraz z jęczmieniem. Także spoczko. A tam no pszenicę wsypiemy bez kitu tam, nie? Tą reszkę co została. Mhm. Bo to możemy sobie nawet pomieszać, nie? Także będzie spoko. Jak tam ci idzie? Ej, sobie nieźle radzisz. No spokojnie. Więc wcale tak jak to było wcześniej, mamy tak... O Boże. Mamy tak samo, tak co wcześniej było mówione. Czyli tutaj trzymamy sobie oczywiście jęczmień, bo tam mamy 4 silosy, 3 silosy i tu jest czwarty, nie? Więc mamy tyle, do każdego silosu jest osobne ziarno. No i dzięki temu to właśnie tak to się prezentuje. Żmijko elegancko sobie wysypiemy. 13 ton. To w ogóle są dwa takie zostały nawet sprzedać, nie? No ale dobra. Tak tam Krzysztof, ucieszę się, że zamykamy powoli rok. No. Chyba plan na ten rok w miarę żeśmy udało się załatwić, nie? Ten remont tak trochę są chwilę, ale udało się. O, czekaj Krzychu, bo póki pamiętam. Ja ci wiszę chyba 12 tysięcy, nie? Za ten. Za co było? No 2 miesiące tamte i grudzień teraz, nie? To dam ci no na święta, dam ci wcześniej, nie? Żeby wiesz, nie było problemu. Także 12 koła dla Krzycha, bo oczywiście 4 tysiące na miesiąc Krzychu aktualnie zarabia, a po nowym roku myślę 4,5 jakieś wejdzie, nie?
Także Krzychu się stara, fajnie jest tutaj na każde zawołanie, tylko jak mówię Krzychu robimy odcinek, dobra robimy, Krzychu przychodzi, także będzie podwyżka. Także fajowo. Całkiem spoko, myślę, że niedługo dojdziemy do takiego momentu, że Krzychu będzie zarabiał dychę, nie? Może teraz będziemy się robić nie co roku, a może co pół roku premię, znaczy podwyżki. A czemu by nie? Tak, od ciebie to zależy, nie? No, zrobimy tak. Krzychu teraz dostanie podwyżkę, potem jeszcze na wakacje dostanie, nie? Zobaczymy też oczywiście jak plon odda, nie? Jak tam dbałeś o zboża, ale mam nadzieję, że odda, nie? Mam nadzieję, że odda. Mam nadzieję. Dobra, niech to się fajnie wysypie. Ile to zarobimy? No tam, ile to było? Po 1200? No to tak... No 27 tysięcy za jedną... za jeden taki zestaw, całkiem spoko. Ja sobie jeszcze pojadę po jeden zestaw jęczmienia i po tym jęczmieniu ludziska pojedziemy sobie gdzie pojedziemy sobie? Może załadujemy sobie kukurydzę trochę? O, kukurydza myślę, że będzie fajnie. Nie miałeś jechać kupić czegoś przypadkiem? Co miałem kupić? Jakiś plac. A, tak, ale wiesz, najpierw chcę załatwić całą kasę, zebrać, zobaczyć ile zarobimy i dopiero potem wiesz, nie? Oddać za remont i zapłacić za za tą działkę, nie? Więc to będzie 100 tysięcy do tyłu. W sumie moglibyśmy to odliczyć w sumie te 100 tysięcy. A może tak zrobimy, że teraz się zasypię i tam pojadę. To teraz spłacimy sobie, pojadę do tego. Spłacę sobie przez telefon jakby, nie? No już na tym. Na skupie, jakby będzie się wysypywać, także no. Załadujmy sobie tutaj. O, może trochę cofnę sobie bardziej. Ale ta przyczepka mega fajnie wygląda. Kurczę, ściera się mega, że mamy właśnie takie zestawy. A w ogóle też na marginesie przyczepa Zasława jest o tyle fajna, że jak ona wysypuje z sypem, to się nie podnosi. Dzięki czemu to jest super przyczepa do naszych obórek. Więc nawet jakbyśmy kiedyś coś mieli sprzedawać, to przyczepka raczej zostanie, bo naprawdę świetnie nam sobie radzi. O Jezu, to jeszcze krzyk ładuje, no tak. Nawet nie wiem, czy jest dobre mieć na te sprzedaże, wiesz? To znaczy, każdy osobny ma ten, nie? Inny miesiąc sprzedaży. Tak? Cenę masz, nie? No. Ale nie, one miał taką samą w sensie zawsze. Pamiętam, że nie, zawsze były podobne. Jest różnica, nie? Jak gram na singlu, one są jest różnica. Aha, one są na styczeń teoretycznie. No ale dobra, sprzedamy teraz, żeby już tam sobie poszły, bo tydzień będzie sobie skipniemy. Tak, no, wszystko posprzedajemy sobie w tym grudniu, żeby trochę kasy zarobić na szybkości i wiecie. Aż to będzie git. Chociaż mogliśmy to sprzedać sobie w styczniu, no ale już. Nie będę taki chciwy na pieniądze, powiedzmy, że nie zawsze tam ceną da się zrobić, nie? Bo wiecie, sam jest tak, że czasami trzeba kalkulować, nie? Farbik nam to jest o tyle dobrze, że mówi, w którym miesiącu jest najlepsza cena. Ale wyobraźcie sobie na przykład, co by było, gdyby tego nie było, nie? Wtedy musisz sam ogarnąć, kiedy jest najlepsza cena. Na przykład ja zawsze robię tak, że zboża sprzedaję w grudniu, a jakieś tam inne rzeczy może w lutym, nie? Zresztą jakiegoś takiego drugu, który robię sobie, nie? Czy na przykład sojkę sprzedajemy zwykle w czerwcu, bo tam wiemy, że to są najlepsze ceny, nie? Ale no powiedzmy, że tutaj nie trafiliśmy w tym roku z ceną, bo potem będzie już trochę drożej, ale trudno, sprzedamy, więc git, nie? Ja w ogóle pamiętam, jak w farmingu chyba 19 działało, 19 albo 17 działało to tak, że jak się sprzedawało dużo pszenicy, to potem cena jej spadała za tonę, nie? Że mieli już za dużo tego na stanie, więc to było fajne wtedy, nie? Nie wiem, czy pamiętacie coś takiego. 4,5 na konto realnie, a nie wirtualne. Nie no, takie w komputerze tutaj. Dobra, to co Krzychu, ja spadzę sobie w takim razie ten nasz remont. Tam było 50 tysięcy, zagryli chłopaki już równo, więc spłaciliśmy remont, mamy chatę już na czysto, ogarniętą, no i co? Chyba czas na ładowanie kukurydzy teraz. Jest taki oto właśnie minus, że nie mieliśmy za bardzo dużo miejsca, właściwie nie mieliśmy w ogóle miejsca, gdzie rozsypać, dlatego poszło na plandeki. Raczej jest to nasz ostatni rok, kiedy takie coś robię, postaram się dostawić kolejnego Michałka, może gdzieś w niedalekim czasie, tylko pytanko gdzie? Może to plandekę z belkami gdzieś wywalimy w inne miejsce, co to na to? I tam chcesz postawić tego, Michała. No, ale przed ty, jakby tam za silosy z tyłu dać koło kurnika, plandeki postawić sobie. Czaisz? Za silosy? W sensie? Za silosy kiszonką tam. A, że tam. No bo tam jest jeszcze trochę miejsca, nie? No bo tu właściwie byśmy zrobili sobie ten, postawili czwartego Michała na przykład z tej strony. Więc to byłoby właśnie spoko, o tyle. Tylko, że tam by musiał być już z tym, z sypem, nie? Że tam stał już. Bo tak się nie połączy na daleko. No nie, połączył się chyba, nie? No w sensie, dla nas się nie połączył. Nie rozumiem. No jak to będzie wyglądało, jak będziesz silos dalej i będziesz drał tutaj stąd?
Rozumiesz? Ale skąd będę brał? Chyba mam laga jakiegoś. No poczekaj, no, patrz. Tu będziesz stąd brał, nie? Tu stąd. A silos będziesz miał, tutaj będziesz miał aż postawiony. Tu będzie stał, nie? Aż. Ale jaki silos? No tutaj chciałeś postawić na zboże, nie? A nie! Silos, w sensie, ja tak na plandeki to mówię silos, bo to jest jako silos traktowane, wiesz? Więc tą plandekę z tymi belkami się po prostu tam przeniesie, nie? Na drugą stronę. Dobra. Rozumiesz? Ja już wiem, co ci chodzi. No. Myślałem, że tam chcesz postawić tego Michała. Nie, nie, nie. I wiesz co, możemy zrobić w sumie jakby tak na te, jakąś postawić wiaty na te belki, nie? Wiesz. A, no można, można. Też byłoby nawet spoko, nie? No. Live zaczął, live już trwa przez, Jezu, ile trwa live? 6,5 godziny, nie? Dobra, siadamy do Merlo. Ja sobie tylko jeszcze ogarnę. O, tak, że wszystko ładnie widział. I słuchajcie, będziemy sobie teraz podać kukurydzę. No z tego co wiem, tutaj będzie jedna przyczepa i trochę, dlatego tak nie będę po całej sypał, tylko tak po dwie, żeby coś tam było do roboty. Więc myślę, że będzie spoko. Też przy okazji fajnie może być miniaturka, dlatego wiecie co, ja chyba zrobię sobie teraz miniaturę i wrócę do was za chwilkę, jak tam sobie coś już podziałamy, więc tak to tutaj będziemy sładować zboże z tej plandeki, nie? Trochę coś ciekawego, bo w końcu to plandeka potem była zrobiona, żeby tak zboże ładować, a ja dopiero teraz się zacząłem w to bawić, nie? Także, no, widzimy się po prostu za chwilkę, ja to zrobię sobie fajną fotografię i wracamy do was, nie? Okej, ludzka, wracamy z powrotem do was już tutaj na ekrany. Krzychu właśnie skończył ładować się, pomógł mi tutaj trochę zrobić zdjęcie, więc pojechał właśnie z tym wszystkim, no tego sporo jest. Ile tam w ogóle masz tych wszystkich rzeczy, jakby się tak powiedz w tonach? Mam 5000 pomidorków, 10000 truskawek i 2,5 sałaty. No. To niedużo by się wydawało. No nie. Myślałem, że będzie więcej. Sała w sumie ta naładowana, no więc... jedna paleta masz 500 chyba, nie? A, no tak, tak, tak. No to zależy tam czego, no, więc jasne, jasne. No, no jakbyś... jeszcze do targu, nie? Nie tutaj do tego. To na targ, tak, na targ do niego, bo tam tylko wozimy te ogórki i tak dalej, nie? On tam skupuje od nas tylko tamte drugie. I to gdzieś chyba dopiero idzie. On przyjmuje od marca. Jak się sezon tam zaczyna jakiś, nie? Wyniki kursu były wyniki kursu. Wiesz co, powiedz Bigos, mi teraz nagram odcinek, więc ja tam później postaram się odpowiedzieć na to, co napisałeś z tym komputerem, dobra? Bo tak troszkę wiesz. Teraz trochę jestem zajęty tym odcinkiem, że to jakoś tam w miarę fajnie wyszło na YouTubki. I wiesz co, Krzyku, jak skończysz w sumie tam już to sprzedawać, o, kasa leci, to mógłbyś zająć się ładowaniem na przykład miodu, nie? No, no, no. Miód też można teraz sprzedać w sumie, nic nie szkodzi, przecież zawsze jakaś kasa, a też potem nic nie będziemy musieli dowozić, bo mamy też krówki, które nam stały dochód dają. A ty i my przecież chcemy robić te panele tutaj na chatę, nie? To może no. Poczekamy jeszcze z ludźmi. 25 tysięcy? No, tak nawet spoko. Jedna paleta się nie chce sprzedać. O, dobra. No, spoko. Więc może właśnie tak zrobimy, żeby teraz poszły z panelami słonecznymi, wiesz co chodzi, nie? No, no, no. Bo jak panele sobie polecą słoneczne, na chacie to będą mieli gdzieś komplety tam takie typowo nowoczesne, nie? Mhm. A nie jakiś taki stary jak teraz, więc... No, to jeszcze odnośnie tego wydawania domu, to proszę się poczekać na panele, a to dopiero nastąpi u nas za jakiś czas, także... się nie martwcie, wszystko będzie okej, okay, nie? Teraz myślę... to miodek sprzedać, tak? Co? Miód do sprzedaży. Tak, o wiesz, jest miód, wiesz, nie? Wiem, wiem, no. No, tylko tam jest minus taki, że nie wiem, czy będziesz mógł sobie wjechać, nie? Bo tam nie usuwam tej bramy. Więc jakoś będziesz musiał chyba inaczej tam podjeżdżać, nie? Ale fajnie, rzadko kiedy bawiłem się takie właśnie wysypywanie czegoś w kopiec, a w sumie duże gospodarstwo na przykład robił tak często, nie? Że wysypują sobie coś tak po prostu na pryzmę, a nie tak do tego, do silosu. Bo tam wiecie... Z sensem trochę też może być więcej robota, tak? To tylko się wsypie i wyjeżdża sobie, nie? Dobra, ja tyle będę sprzedać teraz. Nie będę już tak więcej tam gdzieś drążył, potem i tak jeszcze musimy drugi zestaw zrobić. No, no. Dobra. Co mówisz? Aż do mnie ten pies przyszedł i mi pomaga załadować. A, okej. Okay. Ty, powiedz mi, jak to możliwe, że kukurydza jest w czerwcu do sprzedania, najlepsza cena, a w grudniu jest taka o? Nie wiem. Miało być 1500 i 1300 na osadzie. Na WS Kolonia 1200. Dobra, jedziemy na WS Kolonia. Trudno, miałoby się sprzedać, to jest sprzedaż, nie? I tak musimy takim przetrzymaniem tej plandece do czerwca, nie? Więc już trudno, a ja myślę, że jak przyjdzie jakaś tam chłodna zima, to też tak słabo trochę. Ej, w ogóle jaki fajny shader to się teraz zrobił. No, taki, czuć taki trochę, wiecie, taki lekki winterek, nie?
Na garaża się sypie kiermin. No ja wiem właśnie, wiem o co chodzi, nie? Dlatego właśnie mówię, że wiesz, jakieś tam te są gospy, które na przykład sypią w typowe na przykład takie hale, gdzie mają się podwójne takie wzmocnienia na ścianach, żeby się nie porozchodziły, nie? A na przykład robić takie coś, że się betonuje powiedzmy mur na jakieś 3 metry i potem się robią na przykład już z blachy, nie? Żeby tylko nakryć to powiedzmy. Więc jest jakby taki beton, potem jest trochę blachy, tak z 2 metry i potem wszystko przykryte, nie? Jeszcze tym. Więc to też fajna sprawa, nie? Jak ty z tą kierą zrobiłeś, że jej tyle nie ma? Jakie kiery? A, co z tą kierą zrobiłeś, że jej tyle nie ma? Ona wszystko z tym działa, nie? Tylko po prostu mi się nie chce nagrać na kierownicy, wiesz? taki prosty, błahy powód, nie? Dzięki Idek za follow. Więc tak po prostu mi się nie chce grać na kierownicy, chcę robić sobie taki lekutki detoks od niej. I no. I tak to się prezentuje. Dobra, ten przykład stoi już na środku drogi, czy jest jakiś przejazd? Na poboczu. O, to wiesz co, teraz, że to się trochę nie nudziło, to może pojadę ludziom, pokażę co będziemy kupować teraz, nie? Mhm, w sensie pojadę kupić ten plac buraczany. A przy okazji jakbyś też chciał. Cześć Ziemniaks, siema na przykład, by the way. I witam też dziku. Jakbyś chciał, to skończysz już sprzedawanie tych rzeczy, to mógłbyś skoczyć na przykład z mąką, nie? No. Bo tam też można by trochę sprzedawać. Odcinek chciałem, nie wiem, dzisiaj wyjdzie. Ostatnio takie trochę długie kręcimy, bo jak nie kurczenie kukurydzy, to potem gdzieś tam te orki trochę były. Takie, nie, w sumie tylko kukurydza była taka długim odcinkiem, a tak to raczej wszystko było w miarę okej. Dobra, tu sobie zajedziemy. I słuchajcie, ja teraz siądę, specjalnie dla was, zasiądę sobie do Merolo naszego. Otworzę to. Krzychu, mogę golfa wziąć, bo mi zgubiłem kluczyk. Możesz. To ja golfa wezmę w takim razie. Proszę wtedy. Proszę wtedy wziąć golfa. Dieselek. K1, siema. Ja ci dam dieselek, ty. A co to jest? Benzyna. GTI? A, dobra. No. Łez, jak to idzie? Jakbyś miał GTD, to byś miał dieselkę. GTD jest takie coś? No. Ale heca. Nie idziemy w tę stronę. Golfikiem jeszcze nie jeździłem za bardzo, więc sobie pośmigam trochę golfem. Pokażę wam, gdzie będziemy budować w końcu te cukrownie. Ogólnie to jest cukrownia ze składem buraczanym, więc będziemy też przyjmować od ludzi jakieś tam rzeczy. Więc przy okazji to się będziemy sobie też zarabiać, nie? Na tym jest to ktoś ciężko gra. Na kierownica trochę lepiej oddawała. O Jezu! Więc tylko się w równie pieprzył. Stówę cisnę, okej, dobra. I ludziska się musi chyba domyśleć, gdzie już jedziemy. Bo skręcamy w prawo i właśnie tutaj cała ta droga, która to jest taka pozarastana, będzie właśnie przez nas trochę remontowana, że tak powiem. I tu kupujemy sobie plac na cukrownię. Tu był chłop kiedyś, ale już go nie ma przez jakieś tam błędy serwerowe. W każdym razie tu właśnie zakupujemy sobie ten cały plac. Nie wiem, jak to wygląda, ale to wszystko będzie tak sprawnie ułożone, że tu będziemy mieli po prostu cukrownię, nie? Więc to może być naprawdę naprawdę ciekawie. I ja pozwolę cię, zapiszę się gierka, że sobie teraz tutaj kupię ten landzik. On kosztuje nas około 50 tysięcy, dokładnie. Więc mamy to już zakupione, nie? No. Także fajnie. Przy okazji, tam też nasze pole jest, ale teraz nie, niż tam pole o tyle metrów nie będzie się tam powiększał. Tu kiedyś pamiętacie, żeśmy przyjeżdżali kupować Zetora. Teraz tego chłopa tu już nie ma. Jakimś cudem. No trudno się mówi. SKR tu był? Może być, że po prostu powiedzieli, że koniec tego i tyle, nie? No, także dzisiaj już stokowo wydaliśmy na sprawy, które były już do zrobienia dawno temu. Jak mówiłem, na plac borczany potrzebowaliśmy pieniędzy nie na już, na dom. Na już kasy potrzebowaliśmy, więc dlatego tak troszkę odwlekliśmy tę sprawę. Miał być tutaj też budowany coś takiego, ale mówimy, że trochę tu jest za duże to. I przy okazji fajne pole, więc może kiedyś to z tego pola coś się zrobi. A tam miejsce, które jest w miarę daleko, w miarę nieużywane. No i dzięki temu idealnie nam pasuje. Jak tam jeszcze idziecie z tym miodem? O patrz, kurde. Abyś przyszedł i zobaczył, byś powiedział, że nic nie zrobiłem, ale widzę, no. Widzę, elegancko poszło. No ale właśnie wiem, jak to działa, nie? Z tym, że jest tam, że coś tak buguje, nie? Trochu. Dobra, się nowe pojawia. No. Po prostu tutaj cofam. Okej, niech będzie tak.
Jaka tam 30 Speedy'ego? Fajna. Nie jestem jakimś tam znawcą modyfikacji, ale powiedziałbym jedną rzecz, że dźwięki są lepsze dostępne gdzieś tam w internecie, a jak nie, to możemy sobie z tym zgadać, kto te dźwięki zrobił, pewnie był, można było zrobić lepiej, nie? A tak to jest, no co tu dwie rzeczki, nie? W końcu ktoś powiedział, że zrobi coś, wyda i wydał, nie? Więc szacun za to, że jak powiedział, tak zrobił. Fajnie, no i zrobił to dobrze, nie? Jedyny mankament taki tam jest to te dźwięki, bo faktycznie 30 są lepsze dźwięki 30 już wydane gdzieś tam kiedyś, nie? Nie wiem, czy to jest skarżone czy nie, bo tam nie jestem w temacie, ale fakt, że to jest taki jedyny mankament, nie? Gość złoto? No, fajnie. Zrobił dobrze dla ludzi, tutaj dla naszego narodu, żebyśmy sobie pograli na dziadgospach, nie? Także fajnie, szacunek. To już od dawna było na modhubie, ale jakieś zgnajone podobno. Co? To już na modhubie już dawno były. Tak, ale to już o 60, nie? No. A my to będziemy o 30. No. O szwagra, tak? No. No, to oni tam jest zdaniem suche nitki nie zostawili, nie? Tam mocno po nim pocisnęli. No ale no cóż, to nie wiem czy zasłużone, tam chyba bardziej chodziło o to, jaki ziomek jest gdzieś tam poza moddingiem, nie? No. Więc chyba bardziej o tym mieli problem, wiesz. Co wysłałeś na modhuba? No ja w sumie to te rolety wysłałem. I domek do testów takich, nie? Tam, żeby sprawdzili wszystko, czy w nim jest ok, ale raczej później czekaj, nie? Więc rolety poszły jako prepa dla was. I niedługo myślę, jak już wszystko dobrze pójdzie, to no będziemy coś tam wysyłać resztę może, nie? Jeszcze trzeba będzie wysłać update w ogóle do obórek tych, które tutaj mamy, tej zielonymi bramami. Bo będzie update dodający garaż, nie? A to chyba ten garaż wyjdzie. Może gdzieś ze szpagałem razem, nie? Zobaczymy to jeszcze. Okej, okay, ja już właściwie kończę. No my już też się nie pojawiają te palety nowe, więc już... Tak? O, to fajnie. Kącie, dobra, to jak to zrobisz, to w sumie od razu możesz pojechać, wiesz gdzie? No, ten. No, po łąkę, nie? Po łąkę, no ja ci pomogę załadować tam tą łąkę wtedy. I byśmy mieli fajny odcinek zakończony, bo chyba wszystko mamy ogarnięte. Tak, palety z ogródka to Krzysiek ogarnął i mąkę. No to sporo dzisiaj roboty właśnie, bo takie dużo ładowania takiego, nie? Mhm. Ja dzisiaj miałem w planach oddać za remont, kupić teren pod cukrownię, serki i kukurydza. No, więc wszystko cacy. Dobrze, że żadnego paleciaka nie mamy do tego, znaczy się widlaka, żeby ładować te palety. No. Bo jeszcze gorzej. No tak. Wysiki złoty kibel, to rozwali modhub na pół. Złoty kibel. Mogło być ciekawe, no. Po wyemitowaniu odcinka, nie szybciej. Nie, ten odcinek zanim wyemitujemy to masakra, nie? A, zobaczymy. O, oświetlenie klasyczne od czarnego, a shaderki mam filtry NVIDIA swoje, wiesz, ustawione. Więc tak, na takich chciałem, nie? O, czekajcie. Trochę problem. Dobra. Serio mówisz? Wiesz co, grzyb leśny, myślę, że jakbym miał takie coś robić, to raczej wysłałbym to... trochę lepiej to zrobił, nie? Bo to zostawia nam sporo do życzenia ten sprzęt, nie? Możemy trochę to poprawić bardziej ten CDS. A pomyślimy, nie? Okej, dobra. Więc jak coś, Krzychu, to ja już wracam. Szkoda, że nie mamy tego młodzika, żebyśmy sobie mogli razem traktorkiem śmigać, nie? To siadę ciebie w traktor i tyle, byśmy pojechali. No trzeba mieć DLC, nie? No, trzeba. No nic. Ej, w sumie ludzka wiecie, że za miesiąc, 15 dokładnie chyba, za miesiąc wychodzi zielonka, tak już oficjalnie. Jest shot, panie kolego, jeżeli chodzi o filtry NVIDIA na kanale, na Twitchu. Już sam wszystko pokazywałem. Okej, okay, dobra. Już mam załatwione to. Ja chyba, wiesz co, Krzychu? Gdzieś tu zawrócę, a może stanę tak po prostu koło tych szklarni. I idę do ciebie, nie? Powoli. Spoko. 14 listopada wychodzi. A, turwny miesiąc, o, widzisz. No, plandeki tu spoko, zostały. My tam coś sobie potem pozwijamy, nie? Jak coś, więc... No luzie. No i słuchajcie, myślę, że też w kolejnym odcinku będziemy się widzieć, raczej już będzie stało tutaj coś już, bo widzimy się dopiero, będziemy widzieć się gdzieś w marcu, prawdopodobnie. Także cały styczeń, luty i marzec będziemy coś działać, pewnie będziemy coś tam kopać te fundamenty, stawiać coś, więc możliwe, że w marcu będziemy już mieli wszystko ogarnięte i wam pokażę, jak to działa. Wszystko? Ostatnia. Ostatnia. F.
Fajnie, to pomogę wziąć ci tą, tą jedną, nie? Tylko. O, no i dobra, idziemy sobie. Dobra, będziesz jechał na ten, na sprzedaż? Tak. To na ten jedź, nie? Na targ, na ja sobie razu przejdę. No. No, na targ pojedziesz i potem na skup będzie blisko się jechał, nie? Mhm. Ale furę sobie kupił, kurde, my Krzychu też musimy sobie kupić lepszy samochód. W sensie ty masz dobry, ja mam takiego grata jakiegoś, nie? No, no, no. Więc mój Mercedes musi zostać wymieniony. Chociaż a tam w sumie samochód tak mały, że to nie ma sensu inwestować jakąś furę. Powiedz mi, co się dzieje tam, Krzysztof, bo ja widzę tylko na minimapie. Nic się nie dzieje. Coś tam się nie kręci. Właśnie się nie kręci. Aha, nie dzieje się nic. No. Ale tego Michałka można jeszcze postawić, powiem ci, no. No, no, możesz postawić go tam na spokojnie. Co myślisz o zakupie RTX 460? Mam teraz 1660 super. No dobry pomysł na pewno, po takim czymś to dobrze byłoby. Tylko kupię 16 gigowo, jakbyś chciał już kupować. 16 gigowo mówisz? Tak. No, no, no. Pokaż mi swoje towary. Ej, tu jest mąka rajotowska. Ty. To nam Krzychu ten, oszukali nas. Mówisz? No i też cukier to jest, o. No pewnie, że tak, no bo ten. Nasza mąka się sprzedaje na targu, bo chłopa nas kupuje. A tam jeszcze jakieś naklejki mamy stare na tym, trzeba to zmienić. Oho, oszukane. Może, a, poczekaj, bo to ta partia ma być, do końca roku jeszcze w starej sygnaturze szło przecież. No bo właśnie. Bo jeszcze, jak kupiliśmy sobie młyn, nie? To jest tak rolpiało, powiem. Jak kupiliśmy sobie ten młyn, to oni tam jeszcze mieli stare worki. Mówię, dobra, po co te nowe będziemy ogarniać, nie? Stare to już są kupione, to tylko wiecie. Bez nowych wydrukowania, co nie? Więc przebili po prostu. A ty gdzie ty jesteś, kurde, go raz? No jadę już. Jedziesz? Tu promocja w sklepie była. No jadę, jadę. Promocja w sklepie była. Aha, dobra, widzę. Chciałem zobaczyć tam. Ale jedzie. Naklejek nie widać, rejestracji nie ma. Patrz, jak Krzychu jedzie. Kapcia masz z przodu i z tyłu. Dobrze jest. Specjalnie powietrze spuszczone, żeby tak nie tłukło jak w Tylko jak coś, to weź tutaj większy zakręt, co nie? Bo to jest trochę dobrze. Ciężko. A jakby się nie zmieści, to może powiesz tam. Nic nie jedzie, to... Zmieści się? Jest na no milimetry. Nie? Dawaj tutaj, dawaj. Dobra. O, stój. Dobra, jedę do przodu. 30, no 40 tysięcy w sumie za miód. Całkiem spoko to wygląda. Dobra, lecę na górę, dobra, to ja sobie będę tym ścierniskiem. To skarb, trzeba wyjść. Trzeba 300 tysięcy na konto. No, musimy mieć 350 tysięcy, żeby zrobić 300 koła, bo tak mówimy, że tyle zrobimy, nie? Ale no w sumie, nie no dobrze, no, git jest. To może trochę pomyliłem, nie? No ale mimo wszystko 300 tysięcy na koncie by było, byłoby ponad 400 prawie, nie? Tylko 150 mieliśmy na koncie, także... Dobra. Wiesz co, może obrócisz się tam, tamtędy gdzieś? Wycofasz tutaj sobie elegancko, czy nie? Bo potem będzie ciężko to sobie nawrócić. No to ja ten, patrz, wykręcę sobie elegancko, przejadę. Wykręcisz? Na pewno? Bo tam jest ciasno, nie? Przejadę, patrz. Patrzcie, co Krzyk robi. No, spokojnie. Ło, panie! Bo jak się ja byś chciał, żebym się ustawił. No tak, do wyjazdu, wyjazd, nie? Normalnie. To się po prostu wygodniej. Śmiało, śmiało i teraz sobie tam tylko nie gdzieś co... Albo tak o niech będzie, dobra. Tak może być chyba, to co bliska, my zrobimy cięcie, załadujemy sobie to po prostu, tam paleciaka wziąłem od chłopaków i ten. I zaraz się z wami widzimy po prostu, nie? No i dobra, mamy załadowane wszystko już. Krzyk już tutaj jest gotowy. Ile masz tam na tym? 22 tysiące. Całkiem spoko. Dobra, więc słuchajcie, my sobie przejdziemy teraz na targ, bo tam znowu na targu sprzedajemy i zobaczymy, ile uda nam się zrobić. No nie wiem, nawet nie wiem, po jakiej cenie teraz jest ta mąka, ale że pewnie nie jest najlepsza aktualnie, to nie zarobimy najwięcej chyba pieniędzy w życiu. Mimo to wyprzedaż rocznika, także wiecie. Ej, jest dobra cena. Tak jak chcesz fajnie sprzedać, fajne miejsce sprzedać, to podejdź do naszego ziomeczka, wiesz? On jest... W kąt? Tak, w kąt, no. Dobra. Więc tam za miejsce troszeczkę i on to fajnie złapie, nie? Dzięki Artek za followka. Dobrze mówisz. No już, o jest Maria. A co, żebyś tam... Łapię, nie? Dobra. Dawaj do przodu. Dawaj, śmiało. Nie łapię już chyba. Weź, odznacz te pasy.
Ja troszkę tutaj pomogę, żebyśmy mieli fajną cenę, rozumiesz, za ten. No, 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 że za jednym razem sprzedało wszystko. Pokazało cenę ładną. Okej. Okay. Jeszcze te palety? No. Nie udało się dwóch palet narozłapać, ale trudno. A, bo to tak, tak kolizją. Ile tam było wtedy za to? Za to? 40, tak było? 40, no. Czyli 40, okej. Okay. No to w sumie spoko. Ile żeśmy zrobili? Na 50 tysięcy prawie, nie? 47. 47 tysięcy, no. Całkiem spoko, czyli 330 tysięcy na koncie. To odejmując sam test, jeszcze 50, które mieliśmy, to mamy 280 tysięcy. Zarobiliśmy dzisiaj, także całkiem nieźle. Chyba to już tyle, jeżeli chodzi o takie większe sprzedaże. Większość teraz już... Przepę sobie siądę, o. Dobra, jedziemy, jedziemy. No więc większość chyba już tak naprawdę blisko mamy ogarnięte, jak chodzi o sprzedaże i teraz jakieś tam pomniejsze rzeczy, które nam zostały na gospie, nie? A tak naprawdę już będzie wszystko z tym, więc... Ale elegancko to się jedzie. A, na pale, na tym. Na plandekę i tak zaraz będziemy ją zwijać, nie? Dobra. Więc bliska, dziękuję wam za uwagę bardzo serdecznie. Dajcie znać, jak wam się podobał odcinek taki zimowy po dawnych, po tylu latach zimowych odcinków braku. Na razie, trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Do zobaczenia. Siemano.